działalność. Monika Andrzejczak, dobry wieczór. Przed nami zmiana pogody. Słońce schowa się za chmurami, trochę popada i zrobi się chłodniej. Od zachodu zbliżają się ciemne chmury. Związane są z niżem, który z nad Wysp Brytyjskich przesuwa się nad Bałtyk. Jeszcze do wczoraj napływało do nas powietrze z południa, dlatego weekend był tak przyjemny. No a teraz ma nabyć napływ z zachodu i północnego zachodu, czyli zrobi się chłodniej. Choć jak na tę porę roku, to i tak temperatura dość wygórowana. Najbliższej nocy w wielu regionach bliżej 10 stopni, miejscami nawet i do 12. Chłodniej na wschodzie, zwłaszcza na północnym wschodzie, bo tam najpóźniej dotrą chmury. Poza tym zachmurzy się niemal wszędzie i będą się pojawiały słabe opady deszczu albo mżawki. Na mgły uważajmy lokalnie w północnych regionach. Jutro od rana jaśniejsze niebo da się zobaczyć już tylko na północnym wschodzie, a także od Śląska po Małopolskę. Poza tym zdecydowanie więcej chmur, słaby deszcz albo mżawka. W północnej części możliwe jeszcze zamglenia. Trochę mocniej powieje jedynie nad morzem, a to temperatura, jakiej się spodziewamy, około 10. Kilka godzin później niewiele się zmieni na termometrach, ale to nadal dwucyfrowe wartości. Nie powinno padać w północno-wschodniej Polsce, a także na południu Śląska, aż po południowe Podkarpacie. Tam na południu nawet można liczyć na trochę słońca. Poza tym pochmurno i będą się zdarzały nie za mocne opady deszczu albo mżawki. Wiatr na ogół słaby, zachodni, a ciśnienie lekko się obniży. W środę w wielu miejscach będzie się trafiał słaby deszcz, wiatr zachodni umiarkowany, na południu silniejszy nad morzem i na północy. W czwartek rozpogodzi się miejscami na zachodzie kraju, poza tym szare niebo, a zanikające opady na południowym wschodzie i w górach. Mocniej powieje nad morzem, no i nadal dość ciepło. 1 listopada wszędzie poczujemy bardzo silny wiatr, najmocniejszy w północnej Polsce, w porywach do 80 km na godzinę. Na Bałtyku silny sztorm, do tego w północnych regionach mocniej się rozpada, a najpogodniej ma być na południu kraju. Noc z piątku na sobotę z przymrozkami na północnym wschodzie, a w ciągu dnia sporo słońca, ale wyraźnie chłodniej. Do tego wiatr nadal silny, choć nie tak groźny jak minionej doby. W niedzielę podobna temperatura, jednak więcej chmur z deszczem poza południem i południowym zachodem. W kolejnych dniach może być cieplej i pogodniej. Do zobaczenia. Sponsorem programu.